Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Wiktor Gajewski i jestem gospodarzem dzisiejszego spotkania koronawirusem celowniku. Dzisiaj dołączy do nas profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog i mikrobiolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez całą godzinę tego spotkania będą mogli mu Państwo zadawać pytania, na które podejrzewam chętnie odpowie. To inicjatywa, którą stworzyłem wspólnie z Centrum Nauki Kopernik i Polską Akademią Nauk. Pan profesor Pyrć jest członkiem zespołu do spraw COVID-19, który łączy ekspertów z bardzo wielu dziedzin i bada dla nas to, co się dzieje z pandemią, w której wszyscy jesteśmy. Przypomnę tylko te zasady spotkania, gdybym mógł przyjść planszę. Pytania można zadawać na czacie na YouTubie, tam jest też moderator, który będzie je zbierał. Ja osobiście wybieram pytania, które przeczytam profesorowi. Będę się starał wybierać te, które pasują do dziedziny eksperta, ale proszę się nie obawiać, spotkań jest jeszcze 26, 7? Dużo. Więc na pewno każde pytanie w którymś tygodniu znajdzie swoją odpowiedź. Na czacie na YouTubie nie ma eksperta, nie ma ekspertów, tam nie odpowiadamy merytorycznie i też staramy się usuwać komentarze spamowe, hejterskie, trolujące, reklamowe linki, tak żebyśmy wszyscy mieli przyjemną i przyjazną dyskusję. I tyle wprowadzenia. Panie profesorze, proszę o wstęp. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Chyba mnie słychać. Skoro nikt nie protestuje, to Jest dzień okej, jest dobry okej. Państwu. Super. Dzień dobry Państwu. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie, po drugie, za oczywiście uczestnictwo. Ja nazywam się Krzysiek Pyrć, jestem wirusologiem, pracuję właśnie w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie i zajmuję się koronawirusami od tak naprawdę 2002 roku, więc już trochę czasu. Zostałem poproszony, żeby powiedzieć parę słów na temat, który elektryzuje chyba wszystkich od jakiegoś czasu. Media nas zastrzeliwują cały czas nagłówkami o nowych wariantach, czasem nazywających się w sposób bardzo egzotyczny z cyferkami i literkami, czasem dosyć swojsko, nawet czasami pojawiają się jakieś warianty o polsko brzmiących nazwach od województw czy powiatów. No chciałbym może tak pokrótce wytłumaczyć, o co chodzi z tymi wariantami, bo z jednej strony jest to niezwykle ważne, żeby badać i monitorować zmienność genetyczną tego wirusa, a z drugiej strony chyba wszyscy mamy wrażenie, że jesteśmy zatruwani właśnie tymi informacjami o kolejnych wariantach. Wydaje się, że właściwie te warianty nas zaleją i jakiekolwiek działania są bezsensowne, a tak wcale nie jest. Zacznijmy może od samych koronawirusów. Tu jest dosyć ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy, kiedy rozmawiamy o wariantach. Koronawirusy to są wirusy RNA, czyli ich materiał genetyczny to jest RNA, nie DNA. Nigdy nie jest przepisywany na to DNA w czasie ich cyklu replikacyjnego w komórkach. I są to jedne z największych wirusów RNA. Ich genom ma około 30 tysięcy nukleotydów. I w porównaniu z wirusem grypy, na przykład, są gigantami. Ten genom przy każdym właściwie zakażeniu, przy każdym wejściu tego wirusa do naszej komórki ulega namnożeniu do bardzo, bardzo wielu kopii. I te kopie są później pakowane do nowych wirionów i te nowe wiriony zakażają kolejne komórki. Wirus przenosi się między komórkami, później przenosi się między ludźmi, wywołując właśnie pandemię. Co się dzieje, że powstają te warianty? Otóż ten genom przy kopiowaniu, tam wkradają się błędy. Ta maszyneria, która odpowiada za kopiowanie RNA wirusowego, nie jest doskonała. Ona jest znacznie lepsza niż w przypadku wirusa grypy, dlatego że tam są specjalne mechanizmy naprawcze. Natomiast raz na jakiś czas ta maszyneria popełnia błąd i wstawia niewłaściwy nukleotyd, niewłaściwą literkę do kodu, co powoduje, że pojawia się właśnie mutacja. Jak często to się dzieje? Tak naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Jakby częstość zmian to jest około 10 do minus 6 błędów na replikację, czyli tak naprawdę wydaje się, że bardzo, bardzo mała ilość, bo raz na milion tak naprawdę wydarza się taki błąd. Natomiast jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że taki wirus replikuje, to jakby ten czas namnażania się to jest około 10 godzin, to w ciągu roku taki wirus replikuje 1000 razy pojedynczy. Jeżeli popatrzymy sobie na to z tej strony, okazuje się, że już co tysięczny tak naprawdę genom będzie wtedy w co tysięcznym genomie pojawi się w takim razie zmiana. Zmiana, która może się utrwalić albo nie,
dalej te wartości 1 na 1000 wydaje się bardzo niewiele, ale jak zobaczymy, ile tego wirusa jest w naszych wydzieleniach, w naszych drogach oddechowych, okazuje się, że w jednym tchnięciu my mamy tak naprawdę 1000 wariantów, dlatego że tam mamy ilości tego wirusa rzędu miliard cząstek wirusowych na mililitr zawiesiny. Także nagle się okazuje, że to nie jest tak, że my mamy jakieś warianty, które pojawiają się gdzieś na świecie, tylko tak naprawdę w każdym z nas dochodzi do takiej ewolucji tego wirusa, dochodzi do powstawania zmienności tego wirusa i dochodzi do powstawania tych właśnie mitycznych wariantów. Teraz co się dzieje, że niektóre warianty stają się sławne? Czemu nagle mówimy o wariancie nigeryjskim, wariancie południowoafrykańskim, wariancie brazylijskim, a w większości przypadków jakby to nam umyka? No to się okazuje, że ten pierwszy proces, o którym teraz mówiłem, to właśnie błędne wstawianie literek, to jest proces, który zwiększa różnorodność genetyczną w tych wirusach. Czyli mówiąc, jakby przekładając na nasze, tak jak ludzie się różnią od siebie kolorem oczu, kolorem włosów, wysokością, wzrostem, budową ciała i całą masą innych rzeczy, tak wirusy się od siebie różnią. I te zmiany tak naprawdę w większości przypadków są kompletnie neutralne i nie wpływają w żaden sposób na to, że ten wirus będzie dla nas groźniejszy czy mniej groźny. Część tych zmian tak naprawdę, tak jak u ludzi, jest jakby chorobą genetyczną, powoduje, że taki wirus nie jest w stanie się namnażać i on wypada z populacji. Natomiast raz na jakiś czas zdarza się, że pojawi się zmiana, która jest dla takiego wirusa korzystna. Taka zmiana może ulec utrwaleniu i takie zmiany dotyczą na przykład tego, że wirus lepiej się przenosi między ludźmi, czy jest w stanie się ukryć przed sposobami leczenia, czy przed naszym układem odpornościowym, także ta odporność, którą wytworzyliśmy, przestaje być skuteczna, albo jej skuteczność zmniejsza się. W związku z czym tutaj mówimy właśnie o tej presji selekcyjnej, która sprawia, że ta różnorodność przepisuje się na powstawanie wariantów. W momencie, kiedy trafi się taka cecha, czyli właśnie na przykład ten wirus nowy wariant, lepiej się przenosi, mówimy o tym, że powstaje właśnie wariant, który nam w jakiś sposób zagraża. Te warianty są klasyfikowane w różnych grupach. W Europie taką klasyfikacją oficjalną zajmuje się Europejskie Centrum do Spraw Kontroli Chorób. Oni tam publikują bardzo regularnie tak naprawdę, które warianty w tym momencie są uznawane za niebezpieczne, które są pod obserwacją, a które, dla których te dane są niewystarczające. I w tym momencie tak naprawdę wyróżniamy trzy właśnie kategorie. Ta najwyższa kategoria VOC, czyli Variant of Concern, czyli wariant niebezpieczny już, który w jakiś sposób, dla którego w jakiś sposób udowodniono, że on stwarza zagrożenie dla nas, dla naszej populacji. To są warianty takie, jak właśnie ten wariant brytyjski. Mieliśmy przykład, jak niebezpieczny jest jeszcze niedawno temu, kiedy bardzo mocne wzrosty również w Polsce były związane właśnie z tym, że ten wariant się pojawił. To jest wariant, który lepiej się przenosi między ludźmi. Mamy warianty takie jak wariant południowoafrykański czy brazylijski, które chowają się przed naszym układem immunologicznym. Także no, wykazane jest, że na przykład ozdrowieńcy szybciej mogą się zarazić i ta ochrona, którą wytworzą, jest mniej skuteczna w zapobieganiu ponownym zakażeniom, zapobieganiu reinfekcjom. Później mamy całą gamę wariantów i to są tak naprawdę te trzy warianty, to są te warianty, które są teraz uznawane za najgroźniejsze. Później mamy całą gamę wariantów, dla których wykazano, że one w jakiś sposób mogą stwarzać zagrożenie, natomiast nie wykazano, że one faktycznie dla nas będą zagrożone. Tu na przykład ten sławny wariant, ostatni wariant, który został wykryty w Indiach, któremu również przypisano podobne cechy, jak temu wariantowi brytyjskiemu, został zaliczony, dlatego że my jeszcze nie wiemy, czy on w Europie tak naprawdę sprawi nam problem. My już w tym momencie mamy ten wariant brytyjski, który już jest mocno podkręcony, jeżeli chodzi o zdolność przenoszenia się, a ten wariant, który przyszedł, czy przychodzi do nas z Indii, on ma, wydaje się, podobne cechy. To wymaga ścisłego śledzenia, dlatego że istnieje podejrzenie, że on może być jeszcze bardziej zakaźny, wtedy konieczne będzie podjęcie dodatkowych kroków. Natomiast na ten moment jest on właśnie bacznie śledzony i na tym trzeba to pozostawić. No ale dobra, co to oznacza właściwie, że są te warianty? Tak jak powiedziałem, że tam są konkretne zmiany. Co te zmiany oznaczają? Tak naprawdę te zmiany zawsze oznaczają jedno. Dochodzi do zmiany pojedynczych aminokwasów w strukturze białka. W strukturze białka, który
buduje tego wirusa, albo służy do jego namnażania się. Najbardziej sławne zmiany to są zmiany, które znajdują się w białku spike, tym białku powierzchniowym odpowiadającym za rozpoznanie komórki gospodarza i odpowiadającym za zakażenie naszych komórek. Tutaj mamy całą gamę tak naprawdę zmian, które są oznaczone takim dosyć nietypowym kodem literowym, jak na przykład N501Y, który oznacza nie mniej, nie więcej, tylko że aminokwas w pozycji 501 w białku spike asparagina zmienił się w tyrozynę, czyli doszło do jakby mutacji, która spowodowała zmianę pojedynczego aminokwasu w białku i ta zmiana może odpowiadać na przykład za to, że taki wirus będzie lepiej wiązał się do ludzkiego receptora, będzie lepiej zagażał komórki, może być bardziej stabilny, albo na przykład pojawiają się delecje, czyli jakby wykasowane aminokwasy, co sprawia, że przeciwciała, które zostały wytworzone, żeby takie białko rozpoznać, no nie będą skuteczne, dlatego że nie będą miały czego wykryć, ten fragment, który wcześniej rozpoznawały, po prostu już tam nie występuje. I w ten sposób jakby wirus stara się uniknąć naszej odpowiedzi immunologicznej. Każdy z tych wariantów tak naprawdę ma swój własny garnitur tych zmian i chociaż te zmiany w tym białku spike są najsławniejsze, to tak naprawdę zmiany w tych pozostałych białkach, które na przykład odpowiadają za namnażanie się wirusa, również są bardzo, bardzo ważne, dlatego że może się okazać, że na przykład któryś z nowych wariantów będzie znacznie lepiej replikował, jakby znacznie szybciej się namnażał, zamiast tych 10 godzin, o których mówiłem, zajmie to mu 5 godzin, albo że znacznie więcej wirusa będzie się wydostawało do naszego układu oddechowego i znacznie łatwiej będziemy zakażali innych. Także tutaj, jeżeli mówimy o wariantach, pamiętajmy, że jest to tak naprawdę suma tych mutacji, które się pojawiają właśnie na drodze selekcji. I tak naprawdę po tych zmianach, po tych pojedynczych zmianach próbujemy szacować w momencie, kiedy pojawia się raport, czy taki wariant będzie niebezpieczny, czy też nie będzie niebezpieczny, jest tylko i wyłącznie po prostu nowym tworem, który niespecjalnie nam zagraża. I to tak naprawdę ten podstawowy wstęp do tego, czym są warianty, czym jest ewolucja, czym jest selekcja. I myślę, że przejdziemy teraz tak naprawdę do tego, tej części głównej, czyli tak naprawdę do pytań, które Państwo mają dotyczących właśnie wariantów i właśnie tego, co to oznacza, o czym właśnie powiedziałem, a ewentualnie jakichś innych pytań dotyczących samego wirusa, czy jego ewolucji, czy wpływu na nasze życie. Pytań jest już mnóstwo, jest też pytań kilka z poprzedniego spotkania, ale proszę śmiało zadawać cały czas na czacie, będziemy tutaj starać się jak najwięcej skorzystać z obecności pana profesora. Pierwsze pytanie wybieram takie, już je czytam. Czy wirusy jednoniciowe mają zasady większe tempo mutacji niż dwuniciowe? Czy wirusy RNA mutują szybciej niż wirusy DNA? Tutaj jeżeli chodzi o jednoniciowe i dwuniciowe, to takiego rozróżnienia nie dawał. Wirusy DNA natomiast są z zasady bardziej stabilne, dlatego że wirusy DNA, ta maszyneria, która odpowiada za kopiowanie wirusów DNA, jest znacznie doskonalsza tak naprawdę. Bardzo często wirusy wykorzystują wtedy nasze polimerazy, które tych błędów robią bardzo, bardzo mało i z tego tytułu wirusy DNA są znacznie większe niż wirusy RNA. Powiedziałem, że koronawirusy są gigantami wśród wirusów RNA, mają około 30 tysięcy nukleotydów, podczas kiedy wirusy DNA mogą spokojnie mieć kilkaset tysięcy tych nukleotydów, czy nawet idąc w miliony dla tych największych takich megawirusów. Jeżeli chodzi o wirusy RNA, to wirusy RNA również mogą być właśnie jednoniciowe lub dwuniciowe i tutaj o ile ta maszyneria jest równie niedoskonała w przypadku jednych i drugich, to te dwuniciowe są mniej stabilne, dlatego zazwyczaj mają jeszcze mniejsze genomy. Jeżeli chodzi o koronawirusy, jeszcze tylko skończę tutaj, jeżeli chodzi o koronawirusy, to one, ponieważ są gigantami wśród wirusów RNA, one mają specjalny mechanizm zabezpieczający, taki jakby, który poprawia, kiedy ten enzym, który kopiuje genom, zrobi błąd, jest dodatkowe białko, które jakby wycina te błędy, naprawiając te błędy i dlatego to jest tak naprawdę dla nas dosyć dobre, dlatego że nie mamy do czynienia z wirusem tak zmiennym jak wirus grypy. Mam taką małą prośbę, gdyby mógł pan poprawić mikrofon, żeby on nie skrobał o marynarkę, to będziemy... O koszulę, teraz może być lepiej. Unikniemy szumów. Bardzo dziękuję. Będę go trzymał. Kolejne pytanie. Ile potrzebnych jest wirionów mutacji brytyjskiej, żeby zakazić organizm i ile potrzebnych było w pierwotnej wersji z Wuhan? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, niestety. Możliwe, że ktoś takie pytanie zadał, natomiast takie pytanie zadał sobie i na nie odpowiedział, natomiast ja odpowiedzi na to pytanie po prostu nie znam. No co pytanie o szczepionki, mechanizm działania i różne związane z nimi zagwozdki. Może zacznijmy od takiego
Pani Maria Korpyta, AstraZeneca zawiera niewirulentnego adenowirusa i informację genetyczną. Czy ta informacja genetyczna to DNA, od razu przepisywane na RNA? Jak wygląda mechanizm? Tutaj w przypadku szczepionek wektorowych mamy do czynienia z wirusami ludzkimi lub zwierzęcymi. W przypadku wirusa, w przypadku szczepionki AstraZeneca jest to wirus szympansi oryginalnie, adenowirus. To jest rodzina wirusów bardzo duża, która występuje również u ludzi, powodując u nas dosyć łagodne objawy. Zazwyczaj to jest przeziębienie, ewentualnie choroby układu pokarmowego. To, co powiedziałem, że ten wirus to jest, przepraszam, ta szczepionka to jest szczepionka wektorowa, oznacza, że taki wirus, właśnie taki adenowirus, który normalnie występuje u zwierząt, został rozbrojony. On nie może sam się namnażać, z niego zostały wycięte bardzo istotne fragmenty, natomiast w to miejsce został wstawiony gen, który koduje białko spike. W momencie, kiedy podajemy taką szczepionkę, dochodzi do procesu identycznego jak w przypadku tego normalnego zakażenia adenowirusem, ponieważ to są wirusy, które u nas są bardzo częste, my co roku się zakażamy tymi wirusami. Wirus dostaje się do komórki i na podstawie materiału genetycznego właśnie adenowirusa nie powstają nowe adenowirusy, bo to jest niemożliwe. Natomiast powstaje to białko spike, a adenowirus po jakimś czasie ulega degradacji. To jest wirus, który nie integruje się z genomem gospodarza, także tutaj nie mamy takiej sytuacji jak w przypadku retrowirusów, że wirus może ulec włączeniu do naszego genomu. Kolejne pytanie. Czy obecne szczepionki uodparniają na wszystkie warianty wirusa? Nie dla wszystkich szczepionek dostępne są pełne dane, natomiast te wyniki, które się pokazują, sugerują bardzo mocno, że odporność jest uzyskiwana na wszystkie istniejące w tym momencie warianty koronawirusa. To nie znaczy, że efektywność tych szczepionek się nie zmniejsza, dlatego że pokazano, że nawet w przypadku tych szczepionek najdoskonalszych, mówię najdoskonalszych, tych, które oferują największą ochronę w przypadku szczepionek mRNA, ta efektywność spada o kilkanaście procent, ale mówimy tutaj tylko o efektywności ochrony przed zakażeniem, dlatego że ochrona przed tą najcięższą postacią choroby i przed śmiercią właściwie utrzymuje się w 100%, czy prawie w 100%. Także z punktu widzenia nas, te dane, które do tej pory mamy dostępne, pokazują, że szczepionki są efektywne i nas chronią i miejmy nadzieję, że dalsze badania udowodnią to w jeszcze większym stopniu i wykażą to również dla tych nowych szczepionek, dla których jeszcze te badania nie zostały skończone. Kontynuując wątek szczepionek, pani Kinga Kutek pyta, od czego to zależy, że niektórym po szczepionce wytwarzają się przeciwciała, a innym nie? Jak długo się utrzymują te przeciwciała? Jak może to dokładnie sprawdzić? Może zacznę od tego właśnie, od tych przeciwciał i rodzajów przeciwciał, dlatego że to jest dosyć ważne. Te przeciwciała, które są dla nas w tym momencie istotne, to są trzy klasy przeciwciał. Pierwsza klasa to są przeciwciała IgG, to są te przeciwciała, które zapewniają tą długą pamięć. One są dla nas z punktu widzenia jakby później weryfikacji tego, jak ta odpowiedź się utrzymuje, jak ona się będzie zmieniała, najistotniejsze. To są przeciwciała, które odpowiadają za właśnie tą ochronę długoterminową. To są przeciwciała IgG. Druga grupa to są przeciwciała IgM, to są przeciwciała, które występują głównie, też tak jak przeciwciała IgG w naszej krwi. One odpowiadają za odpowiedź krótkoterminową. One się pojawią szybciej, natomiast one szybciej znikną, więc tak naprawdę one z punktu widzenia szczepionki nie są dla nas interesujące. I trzecia klasa to są przeciwciała, które występują głównie na naszych błonach śluzowych, w drogach oddechowych, to są przeciwciała IgA i ich weryfikacja jest najtrudniejsza i tego właściwie się nie robi, chociaż ta informacja, która jest dosyć ważna, bo przypuszcza się, że po szczepionkach poziom tych przeciwciał IgA jest stosunkowo niski. Jeżeli chodzi o to, czemu u niektórych pojawia się odpowiedź, u innych nie? No niestety nasz organizm to nie jest zrobiony od jednego wzorca, nasze organizmy się różnią, efektywność naszych układów immunologicznych również się różni i u niektórych osób ta odporność może być słabsza lub wręcz się nie pojawić. To zależy od naszych indywidualnych predyspozycji. Jak długo się utrzymuje, to jest również dosyć trudne pytanie. Po tych szczepionkach, które są w tym momencie wprowadzone, wiadomo, że odpowiedź się utrzymuje tam przynajmniej pół roku. Tutaj było to bardzo często podnoszone, że utrzymuje się pół roku. To jest nieprawda. Ta odpowiedź utrzymuje się przynajmniej pół roku, dlatego że po pół roku u znacznej większości zaszczepionych ta odpowiedź ma się bardzo dobrze, jest na wysokim poziomie. Natomiast cały czas śledzimy, jaka będzie dynamika zmian w kolejnych miesiącach. Miejmy nadzieję, że zapewnią te szczepionki odpowiedź na długo,
czy długi czas, wiele lat lub nawet całe życie, ale nie można wykluczyć, że będzie konieczność podania dodatkowych dawek, tak jak to ma miejsce w przypadku wielu, wielu innych chorób, które już w tym momencie znamy, nie wspominając nawet o wirusie grypy, gdzie to doszczepianie jest konieczne co roku. Ale tak jak powiedziałem, tutaj w przypadku wirusa grypy mamy do czynienia ze znacznie większą zmiennością samego wirusa, więc nie tylko wygasanie odpowiedzi, ale również wirus, który nam ucieka bardzo szybko, ma spore znaczenie. Jeszcze kontynuując wątek szczepionek, takie pytanie. Na ile skuteczne są szczepionki z Chin? Bo podobno dane sfałszowano. Tutaj na temat fałszerstwa no ciężko mi się wypowiadać, bo musiałbym w tym uczestniczyć, żeby móc cokolwiek na ten temat powiedzieć. Natomiast ja mam jedną zasadę. My mamy na terenie Unii Europejskiej mamy Europejską Agencję Leków. To jest agencja, która ocenia dane źródłowe, które muszą zostać przedłożone przez firmę. Tam pracuje zespół ekspertów, który specjalizuje się w badaniach klinicznych dotyczących leków właśnie i szczepionek. I dla nas tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, wiarygodne są wyłącznie rekomendacje właśnie od EMA. Oczywiście są inni regulatorzy, tacy jak FDA w Stanach Zjednoczonych, Wielka Brytania ma w tym momencie swojego regulatora. Natomiast jeżeli ktoś mnie zapytał o efektywność szczepionki chińskiej, w tym momencie ta szczepionka Sinovac jest w ocenie właśnie EMA, więc tutaj musimy poczekać na faktycznie ocenę rzetelną danych źródłowych, dlatego że o części tych szczepionek, które pochodzą no właśnie spoza naszego regionu, niestety bardzo mało wiemy. I chociaż pojawiają się prace naukowe, to jednak no nie można tak bezpośrednio robić translacji tych wyników naukowych na klinikę i musimy się uzbroić w cierpliwość. W momencie, kiedy EMA przeprowadzi pełną analizę i wyda rekomendację, taka rekomendacja będzie publicznie dostępna i będzie można zobaczyć samo, jak te badania zostały zaprojektowane i w jaki sposób zostało to udowodnione. Na razie mamy 4 szczepionki, które są zatwierdzone i zalecane. Ja się osobiście bardzo cieszę, że to nie jest tak, że producent wysyła do Europy maila, hej, działa. No właśnie, to jest bardzo ważne, że tutaj nie opieramy się wyłącznie na oświadczeniach producenta, bo no ja chciałbym wierzyć, że wszyscy są uczciwi, natomiast no tutaj mamy jakby zupełnie zewnętrzną, niezależną radę, która ocenia i szczepionki, i leki, które na naszym rynku się znajdują. I to, co jest ważne, że dlaczego ja zawsze mówię, że wierzę właśnie tej europejskiej agencji, dlatego że to jest agencja, która skupia ekspertów ze wszystkich krajów członkowskich. To jest agencja, która jest no, stosunkowo w porównaniu do niektórych innych mało zależna, że tak powiem, od uwarunkowań czy biznesowych, czy politycznych. I jak do tej pory wydaje się, że wszystkie jej decyzje są rzetelne i nie są podyktowane chwilowymi interesami, tylko faktycznie rzetelną wiedzą. Wróćmy do wariantów. To jest pytanie, które zostało zadane 2 razy od 2 różnych punktów widzenia od 2 osób. WHO ostatnio zakwalifikowało mutację indyjską jako variant of concern. Czy to znaczy, że już są dowody na jego większą zraźliwość i śmiertelność? To drugie pytanie było z kolei, czemu jeszcze nie jest variant of concern? Więc być może to rzeczywiście niedługo. Dawno. To znaczy, bodajże wczoraj Wielka Brytania zakwalifikowała ten szczep jako variant of concern i tam zostały wydane takie rekomendacje. Na razie w Europie jeszcze ma status tego VOI, czy właśnie ten variant of interest, czyli wiemy, że coś robi, ale nie wiemy, na jaki to będzie miało wpływ na nasze społeczeństwo, na nasze życie. Czemu w takim razie cały czas nie ma wariantu VOS, a tam ma? Dlatego, że w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy dużymi przyrostami w Indiach a pojawieniem się tego wariantu. To przywodzi na myśl to, co się stało właśnie w momencie, kiedy ten wariant B117, czyli ten wariant brytyjski się pojawił, gdzie istniała bardzo podobna korelacja. Dlatego w Wielkiej Brytanii znaleziono przypadki właśnie tego wariantu i znaleziono tych przypadków całkiem sporo i wykazano, że on zaczyna się rozprzestrzeniać. W związku z tym oni uznali, że stanowi on zagrożenie. I CDC jeszcze na ten moment nie wciągnęło tego wariantu na listę tego VOC, czyli variant of concern, dlatego że my już mamy wariant, który jest bardzo, bardzo zakaźny, a to, co jest specjalne w tym wariancie, to jest właśnie to, że transmisja tego wariantu konkretnego jest łatwiejsza niż pierwotnego. My nie wiemy natomiast, czy jest większa niż tego wariantu brytyjskiego. W związku z czym musimy jeszcze troszkę poczekać, natomiast no, mogę zapewnić, że wszyscy traktują to śmiertelnie poważnie, tylko też nie ulegajmy emocjom, nie wpadajmy w panikę, ponieważ może się wydarzyć, że nic się nie wydarzy.
To bardzo budzi nadzieję taka odpowiedź. To, co jest też ważne, to jest to, że ten wagen wydaje się nie uciekać przed naszą odpowiedzią immunologiczną, bo to jest coś, co no, budzi największy niepokój, że właśnie ozdrowieńcy będą ponownie chorować, ewentualnie ta efektywność szczepionek ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Także tutaj wydaje się, że takiego efektu nie obserwujemy i wydaje się, że to jest bardzo pozytywne. Miejmy nadzieję, że ta transmisyjność również nie będzie wyższa niż wariantu brytyjskiego i nie wpłynie to na no, dynamikę zmian liczby przypadków w Europie. Kolejne pytanie. Tak. Lista pytań też jest długa. Dobry wieczór, mówi pan Bartłomiej Kozak. Czy lista wariantów, które mogą stać się VOC, Variant of Concern, jest długa? Jest dosyć długa. Każdy może wejść sobie na stronę ECDC, czyli tego Europejskiego Centrum Kontroli Chorób i taką listę sobie przejrzeć. Ja w tym momencie tego nie mam otwartego. Na liście zarówno tej WUI, czyli Variant Under Investigation, czyli te, które są w tym momencie badane, jak i VOI, czyli Variant of Interest, jest z tego, co pamiętam, kilkanaście różnych szczepów. Natomiast no, większość z nich prawdopodobnie nie wyląduje na tej liście, które nam realnie zagrażają. Natomiast mówię w tym momencie o liczbie rzędu kilkunastu. Czy może pan jeszcze raz podać adres, to postaramy się wpisać w czat na YouTubie. Mhm. Ja zaraz w ten czat to wkleję, tylko znajdę tą finalną stronę, gdzie to się znajduje. Jasne. Także proszę dalej zadawać pytania w międzyczasie. Jasne, tutaj pytanie, o to nie to pytanie. O, ciekawostki o poranku pytają, czy istnieje w przypadku koronawirusów możliwość rearanżacji genomu wirusa w wyniku koinfekcji komórki z innym wirusem, na przykład innym wariantem SARS-CoV-2 lub innej grupy wirusów. Tak, jeżeli chodzi o rekombinację, to rekombinacja jest dosyć częsta w przypadku koronawirusów, natomiast dotyczy ona zasadniczo tych samych gatunków koronawirusów, ewentualnie bliskich kuzynów. Podejrzewa się, czy wiadomo, że część gatunków właśnie u nietoperzy powstaje na drodze tej rekombinacji, czyli wymiany tych fragmentów materiału genetycznego i w ten sposób uzyskuje zdolność na przykład zakażania nowych gatunków, czy uzyskuje zdolność do szybszej replikacji, czy wszystkie te rzeczy, które mogą się wirusowi przydać w utrzymaniu się w środowisku. Nie ma natomiast możliwości, żeby koronawirusy rekombinowały z innymi wirusami, takimi jak na przykład wirus grypy, dlatego że no, te wirusy nie mają praktycznie ze sobą ani kawałka wspólnego, to są kompletnie inne byty i no, takiej możliwości nie ma. Także tak w obrębie blisko spokrewnionych gatunków w rodzinie koronawiridae, pamiętajmy, że to jest gigantyczna grupa, tam są gatunki, które są kompletnie od siebie różne, zarówno pod względem genetycznym, jak i pod względem objawów. Gatunki koronawirusów, które zakażają zwierzęta, mogą powodować bardzo różne objawy, począwszy od właśnie przeziębienia u psów, po w 100% śmiertelną chorobę zapalenia uczewnej u kotów, no i całą gamę rzeczy pomiędzy zapalenia mózgu, zapalenia wątroby, także jest to duża grupa. Blisko spokrewnione mogą wykombinować. Ja tylko mam pytanie tutaj, w którym miejsce wkleić? Po prostu na czacie wkleić ten link? No, najlepiej tutaj, gdzie jesteśmy i gdzie rozmawiamy, a my przykleimy tutaj na YouTube'a. Chyba wkleiłem. Zaplecze. Za chwilę link trafi na YouTube. A my wracamy do serii pytań o szczepionkach, bo jest ich bardzo dużo. Pierwsze pytanie pani Dominiki Kalety. Witam, czy osoby, które po przyjęciu szczepienia nie posiadają przeciwciał? Czy te osoby nie są chronione przez szczepienia? No na pewno ta ochrona może być u niektórych osób znacznie mniejsza, natomiast pamiętajmy, że nasz układ immunologiczny nie składa się tylko z przeciwciał. Przeciwciała są bardzo ważne, natomiast oprócz przeciwciał mamy jeszcze odpowiedź komórkową i nawet jeżeli nie dojdzie do wytworzenia odpowiedzi humoralnej, czyli właśnie takiej odpowiedzi, jakby która zależy od przeciwciał, to nasze limfocyty uczą się tych wzorców, uczą się, jak taki patogen wygląda. Odpowiedź krokowa z zasady jest długotrwała i ona się będzie utrzymywała znacznie dłużej niż odpowiedź humoralna. I ta odpowiedź, chociaż może nas nie uchronić przed w ogóle zakażeniem, to uchroni nas przed ciężkim przebiegiem. I to jest tak naprawdę ta najbardziej prawdopodobna ścieżka, która ma szansę się ziścić w nadchodzących latach, kiedy my uodpornieni poprzez szczepionkę, my będziemy prawdopodobnie chorować
znacznie rzadziej niż teraz, ale jednak będziemy chorować na SARS-CoV-2, natomiast ponieważ będziemy posiadali odporność, przebieg tej choroby może być znacznie łagodniejszy i po jakimś czasie ten wirus również zacznie łagodnieć i my się do niego przyzwyczajimy. Także nieobecność odpowiedzi humoralnej, czyli nieobecność przeciwciał, nie oznacza tego, że jesteśmy całkowicie bezbronni, ale faktycznie oznacza, że no, ta odporność może być słabsza niż u osób, które ten poziom mają bardzo wysoki. Kolejne pytanie dotyczy różnic między szczepionkami. Czym się różni AstraZeneca od Johnson & Johnson poza ilością dawek? Tak naprawdę różni się konstrukcją. Obie szczepionki są to szczepionki wektorowe, czyli obie opierają się na wirusie, który jest nośnikiem tej informacji genetycznej dla genu spike wirusa SARS-CoV-2. Natomiast w przypadku wektora wykorzystywanego przez AstraZeneca jest to wektor oparty na adenowirusie zwierzęcym, szympansim, który został opracowany wiele lat temu, bodajże w 2011 roku była pierwsza praca, która go opisuje. W 2014 roku proponowano go już jako nośnik dla szczepionki na grypę, także tutaj on jest dosyć dobrze scharakteryzowany. Natomiast w przypadku szczepionki Janssen mamy do czynienia z ludzkim adenowirusem, który również jest unieczyniony, także nie może u nas powodować choroby. Także główna różnica polega tak naprawdę w nośniku i w sposobie zaprojektowania badań klinicznych, ponieważ w przypadku szczepionki Johnson & Johnson te badania zostały zaprojektowane tak, że podawana jest jedna dawka i zgodnie z wynikami, które zostały uzyskane, to jest wystarczające. W przypadku szczepionki AstraZeneca zaprojektowano dwudawkową szczepionkę i tak zostały przeprowadzone badania. Jak to się będzie rozwijało, czy na przykład za jakiś czas nie okaże się, że ta szczepionka AstraZeneca jest wystarczająca w postaci jednej dawki, albo odwrotnie, że Johnson & Johnson jest, tam jest konieczne podanie boostera, to się dopiero okaże. Na ten moment mamy badanie kliniczne i trzymamy się wyłącznie faktów i wyłącznie tego, z czym mamy doświadczenie. A propos doświadczeń, pytanie od pani Moniki. Dlaczego w Polsce używa się powszechnie szczepionki AstraZeneca, która w wielu krajach podlega ograniczeniom? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jakiś czas temu ukazała się informacja, zresztą opublikowana przez Europejską Agencję Leków, że istnieje podejrzenie, czy zostało zgłoszone podejrzenie powiązania szczepionki AstraZeneca z występowaniem zakrzepicy. Początkowe analizy nie wykazały na to, żeby była zwiększona częstość występowania zakrzepicy po szczepieniu, natomiast pogłębione po kilku tygodniach analizy wykazały, że taki związek faktycznie może istnieć. Natomiast jest to zdarzenie ultra rzadkie, które występuje no, często jest podobne jak to, że zginiemy od uderzenia piorunem. Niemniej jednak takie ryzyko istnieje i część krajów podjęła decyzję, że tej szczepionki nie będzie stosować u osób młodszych, u których ryzyko ciężkiego przebiegu COVID jest znacznie mniejsze niż u osób starszych, w związku z czym ta szczepionka AstraZeneca została zalecana tylko dla osób starszych. Natomiast musimy pamiętać o kilku rzeczach. Te kraje, które to utrzymały, najczęściej mają bardzo dobrą sytuację epidemiczną w tym momencie, albo mają dostęp do szczepionek innego typu. Dla nas w tym momencie, jeżeli my się nie będziemy szczepili tym, co jest dostępne, nie mówię, że to jest niebezpieczne, dlatego że wszystkie rzeczy, które robimy, nie są ze sobą jakieś ryzyko, pozostałe szczepionki, podobnie jak wszystkie inne leki, antybiotyki i wszystko, co przyjmujemy, niesie ze sobą jakieś ryzyko. Jeżeli tego nie będziemy robili, to czeka nas kolejna fala, która no niestety będzie wiązała się z kolejnymi zgonami i z kolejnym tak naprawdę zablokowaniem świata, kolejnymi stratami ekonomicznymi, ludzkimi, medycznymi i społecznymi, wszelkimi innymi. W związku z tym pamiętajmy, że my w tym momencie szczepiąc się nie tylko chronimy siebie, ale chronimy ten świat, który nas otacza i swoje własne życie, również pracę, ponieważ no, sytuacja, w której jesteśmy od półtora roku jest no, delikatnie rzecz biorąc dramatyczna. Także jeszcze jedna ważna rzecz, bardzo dużo tych krajów, które tak bardzo pochopnie wprowadziło właśnie to ograniczenie wiekowe, że tylko osoby starsze, w tym momencie z tego rezygnuje i teraz mamy kolejne doniesienie właśnie, że jednak no, decydenci zdali sobie sprawę, że no, decyzje trzeba podejmować w oparciu o fakty i trzeba je podejmować roztropnie, a niekoniecznie kierować się takimi nagłymi właśnie wzrostami emocji, ponieważ zdarzyło się kilka przypadków, o których najważniejsze jest, żeby wiedzieć, bo wtedy możemy zapobiec tak naprawdę negatywnemu wynikowi takiego efektu poszczepiennego.
i nie można na to reagować w sposób, że tak powiem, nieprawidłowy, dlatego że w ten sposób przyczyniamy się do no, po prostu wielu setek czy tysięcy zgonów, jeżeli te szczepienia nie pójdą tak, jak powinny. To jest jasne, ale także z perspektywy indywidualnej to, co nowe, nieoswojone, też często przeraża. Więc może oswójmy trochę te szczepionki tym pytaniem. Pan Kowalczyk pyta, od czego zależą ewentualne NOP, niepożądane odczyny poszczepienne, ich intensywność oraz to, czy wystąpią. Które szczepionki najczęściej powodują takie? To znaczy, to, co jest nazywane NOPami, to najczęściej to jest to, co dotyczy bardzo wielu osób, to są te łagodne NOPy, czyli to, że my się czujemy, mówiąc wprost, paskudnie po tej szczepionce. I faktycznie po szczepionkach mRNA my się czujemy paskudnie, głównie po tej drugiej dawce, kiedy ta odpowiedź wytworzona na pierwszą dawkę już jest dosyć silna i w tym momencie mamy bardzo mocny stan zapalny, bo nasz organizm, my go oszukujemy przez szczepienie, mu podajemy tak naprawdę fragment wirusa, który jest dla nas niegroźny, ale on o tym nie wie, on wytwarza cały ten system obronny i kiedy szczepimy się drugą dawką, ten system obronny zaczyna działać prawidłowo, czyli zaczyna się bronić, a to, że my mamy gorączkę, to, że my mamy te objawy gripopodobne, to jest właśnie efekt działania naszego układu immunologicznego. Tak nasz organizm się broni przed zakażeniami naturalnymi i tak się broni przed tym symulowanym, które właśnie odbywa się przy szczepieniu. W przypadku szczepionki AstraZeneca tam sytuacja jest troszkę inna. Tam najsilniejszy efekt jest przy pierwszej dawce, przy drugiej dawce u części przynajmniej osób ten efekt jest łagodniejszy, co tłumaczy się również tym, że ta druga dawka, ponieważ to jest szczepionka wektorowa, jest mniej efektywna, bo nasz układ immunologiczny jakby wycisza sam wektor. Ta dawka jest potrzebna, natomiast daje mniejszego kopa niż te szczepionki mRNA, czy ta pierwsza dawka. Także tutaj mechanizm działania jest troszkę inny w przypadku tych dwóch typów szczepionek, natomiast to są główne te NOPy. O tych NOPach, które mogą być ciężkie, no to wszyscy słyszeli, tutaj właśnie jest zakrzepica, która jest podejrzewana. W przypadku wszystkich szczepionek, te NOPy, które są ciężkie, są ultra rzadkie tak naprawdę i tak jak powiedziałem wcześniej, praktycznie każdy lek, każde działanie, które podejmujemy wiąże się z jakimś ryzykiem. W przypadku tych szczepionek to ryzyko jest na poziomie minimalnym i znacznie niższym niż w przypadku wielu innych leków czy szczepionek, z którymi mamy do czynienia na co dzień, ale to jak wielokrotnie mówiłem, już takim mówiąc, już nawet nie mówię o tym, że ryzyko jest związane z tym, że wsiadamy do samochodu, ale w momencie, kiedy chcemy wyszczepić cały świat, to nawet jeżeli by każdy z nas zaczął jeść orzeszki ziemne, to część z nas będzie miała alergię, w związku z tym część zareaguje w sposób nieprawidłowy. Pan Michał Strojek pyta, co się stanie, jeśli szczepionka nie zostanie podana prawidłowo, czyli domięśniowo, a na przykład do tkanki tłuszczowej? Myślę, że to nie jest pytanie do mnie, to jest bardziej pytanie do osoby, która podaje bezpośrednio te szczepionki, także tutaj się nie chcę wypowiadać. Zapisujemy w tym razie na przyszłość. I kolejne pytanie, które wybrałem, to pytanie o termin między dawkami. Czemu został zmieniony? Czemu zostało zmienione, to znowu to nie jest pytanie do mnie, ja może się wypowiem to tak, jak ja uważam. W tym momencie dla szczepionek mRNA te badania kliniczne, które zostały przeprowadzone, wskazują jasno, że ten odstęp pomiędzy dawkami powinien być wynosić 3 lub 4 tygodnie i tutaj nie ma wątpliwości, że wydłużenie go trochę nie wpływa negatywnie na efektywność tej szczepionki. Także tutaj te 35 dni, które teraz obowiązuje, no nie do końca, że tak powiem, rozumiem tą zmianę, ale rozumiem, że ona była organizacyjna. W mojej ocenie to nie wpłynie negatywnie na skuteczność tych szczepionek. W przypadku AstraZeneca sytuacja jest troszkę inna, dlatego że te badania, które były przeprowadzone, pokazują, że ta efektywność jest największa przy podaniu jednak po tych 12 tygodniach. Tak jak powiedziałem, to trochę wynika z faktu, że jest to szczepionka wektorowa i że dochodzi do wytworzenia odporności również na sam wektor. Jeżeli podajemy pierwszą dawkę, my nie tworzymy tylko odporności na białko spike koronawirusa, ale również wytwarzają się przeciwciała, wytwarza się system obronny, który będzie usuwał sam wektor, bo on jest też rozpoznawany przez nasz organizm. Jeżeli tą drugą dawkę podamy szybko, to zanim ten wektor zdąży zadziałać, on zostanie zmieciony przez nasz układ odpornościowy. Z czasem
ta odpowiedź zaczyna wygasać, więc jakby ta szczepionka będzie bardziej efektywna. To jest tyle teoria. Praktyka, która w tym momencie jest dostępna, mówi, że faktycznie ta efektywność wzrasta przy podaniu z większym interwałem. Natomiast z tego, co widziałem, podobno są jakieś badania, które pokazują, że ta efektywność też może być wysoka przy podaniu w krótszych terminach. Także tutaj, jeżeli mówimy o efektywności, faktycznie zasadne wydaje się utrzymanie tego terminu 12-tygodniowego dla szczepionki AstraZeneca. Natomiast rozumiem, że tutaj też przeważają względy praktyczne, dlatego że jest to odstęp bardzo długi i podejrzewam, że z tego tytułu została podjęta decyzja o skróceniu tego terminu. Tu jakby nie mnie decydować, czy jest to słuszne, czy nie. Kontynuując temat, pytanie, które bardzo mi się spodobało. Co to jest ten booster do szczepionki? To jest właśnie ta druga dawka. Generalnie nasz układ immunologiczny jest dosyć sprytny. On już na pierwsze pojawienie się danego wirusa, danego zagrożenia wytworzy tą odpowiedź. Natomiast on jest sprytny też dlatego, że on nie lubi marnować sił, czyli w momencie, kiedy to zagrożenie znika i ono się już nie pojawia, to ta odpowiedź będzie wygasać z czasem najczęściej. Booster to jest właśnie taka dawka przypominająca, no bo jeżeli nasz organizm zobaczy tego samego wirusa, albo przynajmniej to samo białko z wirusa po raz drugi czy po raz trzeci, no to on już wie, że to się tak łatwo nie skończy i ta odporność mu się przyda na dłużej i wtedy jest szansa, że ta odpowiedź będzie znacznie wzmocniona. Tutaj czy ten booster jest potrzebny, czy on nie jest potrzebny, to mocno zależy właśnie od naszego układu immunologicznego i też od wirusa. Na ten moment na przykład mamy szczepionkę Janssen, która jest jednodawkowa i jakby też wszyscy z ciekawością patrzymy, czy będą faktycznie różnice w utrzymywaniu się tej odpowiedzi pomiędzy szczepionką Janssen a szczepionką AstraZeneca. Będzie to też ważna nauka. Natomiast booster jest po prostu dodatkową dawką szczepionki, takim przypomnieniem. I z takim przypominającym szczepieniem mamy do czynienia w bardzo dużej liczbie szczepień. Nie mówię, że szczepienie na przykład na żółtaczkę typu B, gdzie musimy tak naprawdę bardzo często przed wizytą w szpitalu sprawdzić sobie, czy mamy tą odporność, czy mamy te przeciwciała. Jeżeli nie mamy, to musimy taki booster przyjąć. Ale nawet takie choroby, które kiedyś były chorobami wieku dziecięcego, typu krztusiec, gdzie wydawało się, że po zaszczepieniu uzyskujemy odporność. Ja też tak myślałem przez wiele lat, dopóki w wieku lat 30 paru nie zapadłem na krztusiec i przez pół roku się dusiłem. Także tam też ten booster się przydaje. Także nie jest to nic wyjątkowego, że taki booster jest potrzebny. Czy on tutaj będzie potrzebny? Nie wiem. Kolejne pytanie wraca trochę do tematu wirusologii, mam nadzieję, bo ja się nie znam, ale to pan się zna. Pan Krzysztof Lisicki pyta, skąd wiemy, że adenowirus akurat szympansa działa na nas neutralnie? Czy jest możliwe, że ma jakiś ukryty wpływ na jakąś bardzo mało liczną grupę osób? Mhm. To znaczy to, że to jest adenowirus szympansa, to nie znaczy, że on ma w sobie cokolwiek z szympansa. To jest po prostu adenowirus, który jest dostosowany do organizmu nieludzkiego. On może wchodzić do naszych komórek, tylko jedyny powód, dla którego jest zastosowany, to jest właśnie to, żeby nasz układ immunologiczny go nie znał. Jeżeli wykorzystujemy ludzkie adenowirusy, to jest spora szansa, że część z nas będzie miała przeciwciała na te adenowirusy. One nas często zakażają. Jeżeli my byliśmy zakażeni takim adenowirusem ludzkim jakiś czas temu, no to może się okazać, że ta szczepionka po prostu u nas nie będzie skuteczna, bo organizm zobaczy wektor i pomyśli, że to jest kolejny raz zagrożenie i po prostu ten wektor zmiecie. W związku z tym wykorzystuje się wektory właśnie wirusów, które nie występują u ludzi normalnie. Natomiast proszę pamiętać, że te wektory to nie są wirus, to nie jest wirus szympansi, to jest pierwsza rzecz, czyli to nie jest szympans, a druga rzecz to są wektory niereplikujące, czyli to nie jest wirus, który będzie się namnażał w naszych komórkach. On ma usunięte bardzo ważne części, w związku z tym on nie może u nas wywołać choroby, bo jest po prostu niefunkcjonalny. Kontynuując temat ewolucji wirusa, zmian i wariantów, pan Tomasz SZ pyta o to, czy ewolucja wirusa jest ograniczona. No to jest pytanie, powiem szczerze, filozoficzne, dlatego że ewolucja wirusa jest ograniczona tak naprawdę przez idealny kształt i przez warunki zewnętrzne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ten wirus funkcjonuje w naszym społeczeństwie, czyli mamy w tym momencie na przykład wariant brytyjski, prawda, on jest idealny z punktu widzenia wirusa. On jest idealnie dopasowany do naszego organizmu, idealnie dostosowany do warunków. On się dopasował do tego, że my zaczęliśmy ograniczać kontakty międzyludzkie, w związku z tym jego transmisja była ograniczona. On się dostosował do tego, że ten dystans jest większy, przenosi się bardziej efektywnie i on w tym momencie jest jakby tworem, który nie potrzebuje ewoluować. On będzie miał zmienność, ale tutaj presja nie występuje. Ale wraz z czasem
jest coraz więcej ozdrowieńców, coraz więcej osób, które wytworzyły ochronę i która kompletnie blokuje możliwości zakażenia. W związku z tym, z czym tutaj pojawia się presja, która sprawi, że znowu do głosu dojdzie selekcja i dochodzi do, przy takim właśnie niepowstrzymanym rozpowszechnianiu się tego wirusa, przy pandemii, dochodzi do selekcji wariantów, które są lepiej dostosowane do tych warunków, czyli są w stanie ominąć nasze systemy bezpieczeństwa. To nie znaczy, że ten wirus kolejny jest doskonalszy, on jest po prostu lepiej dostosowany do nowych warunków i on utrzymuje się w takim stanie jakby idealnej równowagi do momentu, kiedy nie pojawi się nowa presja. I tak naprawdę tutaj trudno mówić o ograniczeniach ewolucji, mówimy tutaj bardziej o tym, jak szybko ta ewolucja może przebiegać i jak dobrze ten wirus jest w stanie się dostosować do panujących warunków. Pamiętajmy, że to jest bardzo duża ilość informacji zmieszczona w bardzo małym fragmencie kwasu ribonukleinowego i też są ograniczenia, które wynikają z faktu, że nie każde białko można dostosować w dowolny sposób. To białko, jeżeli się zmienia, to ono uzyskuje na przykład zdolność chowania się przed naszym układem immunologicznym, ale za to troszkę gorzej funkcjonuje. Może tutaj trochę to porównam, jeżeli na przykład byśmy w tym momencie komuś z nas wyrosłaby trzecia noga, która by sprawiała, żebym trochę biegał, no to nie byłoby specjalnie korzystne, prawda? Więc to z punktu widzenia ewolucji zostałoby usunięte. Natomiast jeżeli by się okazało, że żyjemy w świecie, gdzie nagle pojawiły się nowe drapieżniki i tylko i wyłącznie przeżywają osoby, które mają tą trzecią nogę, to w tym momencie to by się okazał ideał ewolucyjny i w tą stronę by to dążyło. Natomiast no, ograniczeniem ewolucji jest tak naprawdę z jednej strony ta doskonałość, do której dąży ten organizm czy wirus, z drugiej strony właśnie sam kształt i ograniczenie biologiczne związane z tym, że nie da się właśnie wytworzyć trzeciej nogi, która będzie funkcjonalna, bo w większości przypadków wcale nie sprawi to, że będziemy szybciej biegać, jedynie to, że nie będziemy w stanie biegać wcale. Teraz tutaj moja ciekawość przeważa, czy może być tak, że jakaś mutacja, która osłabia wirusa, się utrwali? Nie, te, które osłabiają wirusa, się generalnie nie utrwalają, ale nie mówimy też, żebyśmy się jasno zrozumieli, to nie mówimy o osłabienie, to nie oznacza, że ten wirus będzie na przykład mniej zjadliwy i to się nie ma szans utrwalić. To ma szans się utrwalić, dlatego że choroba, która występuje, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie efektem ubocznym zakażenia. Dla wirusa wcale nie jest korzystne to, że on powoduje ciężką chorobę, bo zazwyczaj wtedy pacjent, który choruje, wcale nie spotyka się z innymi, łatwo go poznać, szansa na transmisję spada. Jeżeli osoba, która jest chora, na przykład zakaża, zanim ma jakiekolwiek objawy lub ma objawy łagodne, no to jest idealna sytuacja dla wirusa, prawda? No bo w tym momencie wirus jakby jest w stanie się przenosić dowolnie pomiędzy ludźmi, pozostaje niezauważony, niewykryty. I tak zresztą działają wirusy przeziębienia, że one właśnie w sposób taki niewykryty krążą między ludźmi, a każdy ciężki przypadek jest natychmiast gdzieś tam izolowany. Także tutaj on może się stać słabszy w takim sensie, że będzie powodował łagodniejszą chorobę, ale nie stanie się słabszy w sensie ewolucyjnym. On nie przestanie się przenosić między ludźmi, no bo jakby to będzie cecha niekorzystna. Pytanie pana Michała Strojka. Jakimi metodami bada się nowe warianty wirusa? Jak szybko da się je zidentyfikować? No w tym momencie taką metodą złotą do badania, z jakim wariantem mamy do czynienia, jest sekwencjonowanie genomowe. To jest sekwencjonowanie nowej generacji, które polega na tym, że poznaje się całą sekwencję, literka po literce całego wirusa. W momencie, kiedy my już wiemy, jak taki wariant wygląda, czyli już znamy pełną sekwencję, możemy oczywiście zaprojektować nowe metody, które będą szybsze niż takie sekwencjonowanie genomowe i tańsze, bo to sekwencjonowanie jest nowej generacji, ale też niestety cenowo nie wypada korzystnie i można myśleć o projektowaniu uproszczonych metod, które mają za zadanie wykrywać dany wariant i na przykład kiedy pojawiał się dopiero wariant brytyjski i pojawiały się doniesienia, że on zaczyna przeważać, bardzo szybko pojawiły się takie testy, które miały ten wariant właśnie wykrywać, miały go identyfikować i jest to możliwe. Na ten moment właściwie w 100% my, jeżeli mapujemy, jakie warianty występują w danej puli próbek, posługujemy się wyłącznie tym sekwencjonowaniem pełnogenomowym nowej generacji do określania, z czym mamy do czynienia, a wszystkie dane, które generujemy, to jest też może ważne, są dostępne w darmowej, ogólnodostępnej bazie danych nazwanej GIZEI. Tam wszystkie sekwencje z Polski, czy to wychodzą te sekwencje od nas, czy z PZH, czy z innych jednostek, czy z Gdańska, bo tam jest też bardzo mocna grupa. Wszystkie te sekwencje lądują w tej bazie GIZEI i stamtąd można sobie je obejrzeć, tam są zresztą też analizy pokazywane, a my również na swojej stronie SARS w Polsce obrazujemy to, co się wydarza i te dane, które uzyskujemy, również wrzucamy na tą naszą stronę, tak żeby można było się z nimi zapoznać. Czy jest jakiś polski wariant?
Tak jak powiedziałem, w każdym naszym kichnięciu są tysiące wariantów, natomiast żaden z tych wariantów nie zyskał tego miana polskiego, na szczęście. I też mała uwaga, żebyśmy uważali z tym nazywaniem. Ja też wykorzystuję te nazwy narodowe, że tak powiem, ponieważ dla niespecjalisty posługiwanie się B117 czy B1351 to jest troszkę za dużo, więc trochę się tym posługujemy. Natomiast pamiętajmy, że grypa hiszpanka wcale nie powstała w Hiszpanii, i to nie w Hiszpanii zrobiła największe spustoszenie, tylko tam o niej mówiono, nie ukrywano tego z powodów politycznych. Także też jak mówimy o wariancie na przykład południowoafrykańskim, to nie musimy winić akurat południowej Afryki, to jest tylko i wyłącznie miejsce, gdzie znaleziono dany wariant po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że pan o tym powiedział, bo też przecież przez świat przetacza się fala agresji wobec na przykład Azjatów oskarżonych o to, że roznoszą wirusa. To właśnie nie tak funkcjonuje. Kompletnie nie tak funkcjonuje, bo teraz to bardziej my roznosimy tego wirusa i mimo tego, że korzystamy z tych nazw narodowych, bo to upraszcza i to umożliwia komunikację, to pamiętajmy, że to nie ma nic wspólnego z narodowością ani z danym krajem. Mnóstwo pytań jeszcze zostało, mnóstwo pytań o szczepionki. Zacznijmy może od takiego, które się powtórzyło dwa razy. Pan Janusz Wozny bądź Woźny pyta, czy uważa pan za sensowne doszczepianie np. Pfizerem osób szczepionych AstraZeneca, na które nie działa szczepionki afrykańskie? Też pan Maksymilian Bujok pytał się właśnie o doszczepianie inną szczepionką, więc to jest coś, co ciekawi naszą publiczność. To ja zacznę może od końca, jeżeli chodzi o efektywność AstraZeneca względem szczepu południowoafrykańskiego. Na razie mamy bardzo szczątkowe badania, które tą efektywność analizują. Jeżeli się okaże, że faktycznie efektywność tych szczepionek względem szczepu południowoafrykańskiego będzie bardzo mała, albo będzie spadała z czasem, to na pewno będą podjęte działania, żeby doszczepiać i tą odporność utrwalać, natomiast na ten moment nie mamy dowodów, że tak się wydarzy. Szczepionka AstraZeneca zapewnia na ten moment zgodnie z naszą wiedzą ochronę życia i zdrowia przed wszystkimi wariantami. W jakim stopniu, tak jak mówię, tutaj jeszcze trwają badania, te badania, które w tym momencie są dostępne, są bardzo szczątkowe i konieczne są dalsze analizy, żeby w jakikolwiek sposób powiedzieć, czy faktycznie w przypadku tego wariantu konieczna będzie dodatkowa ochrona. To pytanie pana Dawida Domina, które sparafrazuje, czy jest jakaś podstawa, żeby zwolnić osoby zaszczepione z noszenia maseczek? To znaczy tak, no generalnie dążymy do tego, żebyśmy wszyscy maseczek nie nosili, bo chyba nikt tego nie lubi, natomiast wszystko zależy od momentu. W momencie, kiedy, tak jeszcze chwilkę temu, bo tutaj też przez Polskę przewaliła się taka dyskusja dosyć burzliwa na temat tego, czemu my właściwie nosimy maseczki na zewnątrz, skoro na zewnątrz to przecież szansa jest niewielka. No wszystko zależy od momentu. W momencie, kiedy my mamy oficjalnie 30 tysięcy przypadków dziennie zdiagnozowanych, nieoficjalnie prawdopodobnie około 4 razy więcej, w momencie, kiedy codziennie umiera 1000 osób z rozpoznanym COVID, a śmiertelność nadmiarowa wskazuje, że tych osób jest więcej, no, w takiej sytuacji jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby stosować absolutnie wszelkie zasady, które nas mogą zabezpieczyć, nawet jeżeli niektóre z nich mogą się wydawać nadmiarowe. Jeżeli chodzi o szczepionki, tak, szczepionki zabezpieczają nie tylko przed zachorowaniem, ale również przed transmisją wirusa, dlatego że zapobiegają przed samym zakażeniem, czyli w mniejszym stopniu możemy być nosicielami i w mniejszym stopniu prawdopodobnie będziemy przenosić tego wirusa dalej. Ale pamiętajmy, że efektywność nawet tych najlepszych szczepionek to nie jest 100%. W związku z czym przy takim natężeniu epidemii wskazane jest, żebyśmy jednak zachowali się solidarnie, i jeszcze przez chwilę te maseczki nosili, mimo tego, że ryzyko jest niewielkie, szczególnie jeżeli spotykamy się z osobami niezaszczepionymi. Ja, szczerze mówiąc, też stosuję się tutaj do zasady, którą CDC zaleca, że w momencie, kiedy ja spotykam się z kimś, kto jest zaszczepiony, wiem, że jest po pełnych dwóch dawkach, to w takim kontakcie ta maseczka nie jest konieczna, ale jeżeli ja spotykam się z osobami, które są nieszczepione, albo takimi, które nie wiem, czy są szczepione, to absolutnie tą maseczkę noszę i absolutnie dbając właśnie o nich, ta maseczka jest tutaj ważna i konieczna. To jest ciekawe, że maseczka właśnie to nie jest coś, co ma pomóc nam osobiście, tylko ma pomóc innym wokół nas. Moim zdaniem główna rola maseczki jest taka, że ona chroni tych dookoła nas i to jest bardzo ważne, żebyśmy się nawzajem pilnowali, bo maseczki działają w momencie, kiedy wszyscy je stosujemy i no, kiedy wszyscy zachowujemy się odpowiedzialnie. Pani Ania Kumala pyta, a propos Hiszpanki, jak wygląda zjadliwość COVID-u względem niej?
Bardzo trudne pytanie. No, to, co ta śmiertelność, którą szacowały się też Hiszpanki, oczywiście to jest przed 100 lat, więc my tak naprawdę tych danych pełnych nie mamy. Natomiast wydaje się, że nie odbiega specjalnie od tego, co widzimy dla COVID. To kontynuując trudne pytania. Pani Agata Grabowska pyta, czy biorąc pod uwagę, pyta o to, jak długo będzie trwać stan pandemii, biorąc pod uwagę tempo ewolucji wirusa i tempo szczepień. No tutaj pierwsza rzecz jest taka, że my teraz jesteśmy przed takim bardzo ważnym punktem, bo nadchodzi lato i tak naprawdę no w tym momencie jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji. Polska się zaczęła otwierać tak bardzo nagle, co powiem szczerze, troszkę budzi mój niepokój, bo my nie wiemy, jak z nadejściem sezonu letniego zachowają się też te nowe szczepy wirusa, na przykład ten wariant brytyjski, który jest bardziej zakaźny, czy faktycznie dojdzie tak jak w zeszłym roku do redukcji tych transmisji, w związku z tym nie tylko z tym, że wirus się gorzej przenosi w lecie, to na pewno też trochę, ale w związku ze zmianą naszych zachowań, bo wydaje się, że my jesteśmy znacznie bardziej sezonowi niż sam wirus. Nie wiemy, na ile dojdzie tak naprawdę do tej redukcji, na ile no, chociażby otwarcie szkół wpłynie na nagłe zwiększenie liczby przypadków. To jest pierwsza rzecz, która no, zastanawia mnie przynajmniej, jak będzie wyglądała sytuacja w czerwcu, jak będzie wyglądała sytuacja w wakacje. W dalszej perspektywie, jeżeli mówimy o, tutaj wchodzą szczepionki, czyli czy my damy radę się wyszczepić, czy ten stan pandemii się utrzyma, czy się nie utrzyma na jesieni, czy będzie kolejna fala, bo jeżeli się nie wyszczepimy, to nie jest jakby kwestionowalne, bo jeżeli się nie zaszczepimy, to po prostu ta kolejna fala przyjdzie. Na razie stopień wyszczepienia jest zbyt mały, żeby nam zapewnić jakąkolwiek ochronę. Mówię społecznie, nie osobiście, także ta kolejna fala przyjdzie. I teraz pytanie tak naprawdę główne, czyli czy wirus nam umknie, to zależy. Dlatego, że na razie, tak jak powiedziałem, te szczepionki, które są, one chronią nasze życie, one chronią nas przed tą najcięższą chorobą praktycznie w 100% i w znacznym stopniu hamują rozprzestrzenianie się. Jeżeli my się wyszczepimy, mówię tutaj o całym świecie, także tutaj też o programie COVAX, czyli szczepieniu tych krajów biedniejszych, których nie stać, bo im po prostu te kraje bogatsze, do których my się również zaliczamy, muszą te szczepionki dostarczyć. Jeżeli się zaszczepimy w sensownym terminie, to szansa na to, że powstaną warianty, które będą w stanie zupełnie uciekać, jest niewielka. Jeżeli my tego nie zrobimy, to ta szansa niestety rośnie. Istnieje taka szansa, że w pewnym momencie trzeba będzie przyjmować kolejną dawkę szczepionki, żeby zabezpieczyć się przed nowym wariantem. To jeszcze nie jest ten moment w tym momencie, ale trzeba się z tym liczyć, że albo się zaszczepimy w tym momencie, albo no możliwe, że ta sytuacja będzie się utrzymywała i ta sytuacja będzie się utrzymywała nieprzyjemna również w kolejnym sezonie. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe, natomiast najbardziej prawdopodobnym teraz scenariuszem, dla mnie przynajmniej, jest taki sam scenariusz, jak miał miejsce w przypadku wszystkich innych pandemii, łącznie właśnie ze wspomnianą chwilę wcześniej Hiszpanką, czyli w momencie, kiedy my się uodpornimy, na szczęście przez szczepienie nie będzie musiało być tych 40 czy 100 milionów ofiar śmiertelnych, które zanotowano 100 lat temu, to kolejne te reinfekcje, które będą występowały, będą po pierwsze rzadsze, bo nasza odporność będzie chroniła przed tak dynamicznym rozprzestrzenianiem się. Po drugie, ta odpowiedź właśnie również komórkowa będzie chroniła nas przed ciężkim przebiegiem. W momencie, kiedy my zejdziemy do śmiertelności na poziomie właśnie grypy chociażby, czy na poziomie przeziębienia, bo inne koronawirusy też się dostały do naszej populacji, to inne gatunki właśnie na drodze pandemii, tylko to było kilkaset lat temu, więc my tego w tym momencie oczywiście nie pamiętamy. Ten wirus SARS-CoV-2 również w pewnym momencie prawdopodobnie stanie się endemiczny, będzie nas zarażał, natomiast przestanie być severe acute, czyli przestanie być ciężki, ostry. Ale to jest niestety potrzeba czasu. Także moim zdaniem teraz kluczowe jest to, żebyśmy się szybko zaszczepili i to zatrzyma pandemię, a później będzie potrzebny czas, kiedy no, będą potrzebne leki, wszyscy na tym pracują, my również, żeby to utrzymać, natomiast już to nasze życie będzie mogło wrócić do normy, dlatego że wyjdziemy z tego stanu pandemii, a choroba jako niebezpieczny byt będzie cały czas istniała na świecie, ale już nie będzie paraliżowała naszego życia, czyli z problemu społecznego zmieni się w problem tak naprawdę medyczny dla pojedynczych jednostek. Nie mniej ważny, ale jednak nie paraliżujący nam wszystkim życia. W zasadzie kończy się czas, ale mam jeszcze dwa pytania, które chciałbym zadać. Jedno od pana Bartłomieja Kozaka. Kiedy SARS-CoV-3? No, to trudne pytanie. Myślę, że akurat SARS-CoV-3 ma małe szanse. Nie wiem, czy mnie słychać, bo zamarłem. Słychać, jak najbardziej, okay. Tak. Jest wszystko okej. Okay.
SARS-CoV-3 raczej ma małe szanse, dlatego że my w tym momencie szczepimy się na SARS-CoV-2. Ta odporność, którą nabędziemy, prawdopodobnie bliskiego kuzyna SARS-CoV-2 również zatrzyma i szansa na to będzie niewielka. Natomiast pamiętajmy o tym, że koronawirusy to jest duża pula i jeżeli chcemy jakby opowiadać sobie straszną historię, my w tym momencie cały czas mamy wirusa MERS-CoV na Półwyspie Arabskim, to jest też koronawirus, ale nie SARS-CoV-2, tylko trochę inna grupa, MERS-CoV-2, który ma śmiertelność na poziomie 30-40%, tylko nieefektywnie przenosi się między ludźmi. W związku z tym tych zagrożeń jest całkiem dużo. My nie musimy też się skupić w momencie, kiedy ta pandemia SARS-CoV-2 się skończy, że to tylko i wyłącznie będzie SARS i to będą tylko i wyłącznie koronawirusy. Zagrożeń, które w tym momencie funkcjonują, jest bardzo, bardzo dużo, począwszy właśnie od innych koronawirusów, niekoniecznie SARS, poprzez wirusa grypy, po różne choroby, które tak naprawdę w związku ze zmianą klimatu się do nas zbliżają. W tym momencie w Europie pojawił się wirus zachodniego Nilu, pojawi się denga, pojawi się za jakiś czas prawdopodobnie malaria. Wiemy już, że Zika dochodzi do Europy, także no, tych zagrożeń jest sporo, ale to nie o to chodzi, żeby straszyć, tak, ale odpowiadam na pytanie, kiedy SARS-CoV-3, że natura lubi nas zaskakiwać, niekoniecznie będzie to SARS-CoV-3, tylko prawdopodobnie coś zupełnie innego. I na koniec trochę a propos pytania osobiste, czy ode mnie, czy w 2002 roku, kiedy zaczynał pan zajmować się koronawirusami, przypuszczał pan, że będzie to tak ważny temat? Szczerze, to ja zacząłem zajmować się koronawirusami kompletnie przez przypadek, bo to się wzięło stąd, że ja dostałem taki projekt, to był przed moim doktoratem, projekt, żeby spróbować opracować taką metodę do identyfikacji nowych wirusów. Metoda się nazywała Widiska, zresztą na ten temat robiłem doktorat. I dostałem próbkę z kliniki, której lekarze nie byli w stanie zidentyfikować żadnego czynnika etiologicznego, czyli nie byli w stanie się dowiedzieć, czemu pacjent jest chory, bo wszystkie testy wychodziły negatywne i w tej próbce właśnie był koronawirus, także to było przed całym tym zamieszaniem, tak naprawdę przez kompletny przypadek dostałem próbkę zawierającą koronawirusa i później się to w tą stronę potoczyło, natomiast faktycznie jest to niezwykle fascynująca rodzina wirusów, ale tak jak w większości przypadków, początek był kompletnym przypadkiem. Wspaniała odpowiedź. Już bardzo panu podziękujemy za tą godzinę z nami spędzoną. Dużo pytań pozostało bez odpowiedzi, ale to nie jest ostatnie spotkanie z tej serii. Także mam nadzieję, że dołączą do nas państwo jeszcze parę razy i uzyskają poziom swoje pytania. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A za tydzień zapraszam na spotkanie z dr Anetą Affelt, która powie nam o tym, jak pozornie losowe wydarzenie w jednym miejscu świata powoduje globalną pandemię i jaka w tym czasami nasza rola. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Okej. Proszę włączyć kamerkę i mikrofon. Dziękuję. Wyłączyć? Tak, jak najbardziej.